w ten wieczór w naszym kościele na Bożonarodzeniowej Symfonii Miłości. Nie jest to ani spektakl, nie jest to koncert, nie jest to występ, nie są to jasełka. Trudno nazwać to wydarzenie. Jest to wydarzenie, które nas połączyło, które sprawiło, że możemy tutaj dzisiaj być. Cieszymy się, że ten kościół jest wypełniony. Cieszymy się waszą obecnością. Chcemy uczynić z tego wydarzenia przede wszystkim modlitwę. Dzisiaj mamy niedzielę Gaudete, niedzielę radości. Cieszymy się z tego, że już przyszłą niedzielę będzie Wigilia, że Boże Narodzenie już blisko. Dlatego chcemy uwielbić Pana Boga w tej tajemnicy Bożego Narodzenia, ucieszyć się wspólnie tą wielką tajemnicą. Dlatego też prosimy, żeby ewentualne oklaski, jeżeli taka będzie chęć, żeby zachować na sam koniec i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Niech to będzie nasze wspólne uwielbienie Pana Boga. No, pomysł zrodził się bardzo spontanicznie, bo siostra Mariam Boromeuszka kiedyś zaproponowała mi, że może byśmy spróbowali stworzyć taką wspólną akcję, wspólne wydarzenie przedświąteczne. No i siostra miała scenariusz, miała pewien pomysł, no i uznaliśmy, że będziemy działać wspólnie. To było niesamowite, że młodzież zgromadziła się dosłownie w 3 dni. Na pierwszej próbie już były pierwsze opracowania, pierwsze aranżacje. Jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, co to będzie, ale w trakcie wyszło, że to jest taki montaż słowno-muzyczny, czyli właśnie muzyka, piękne opracowania kolęd, ale też innych utworów, przeplatane słowem. No po to, żeby ci, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, też dobrze się przygotowali do uroczystości Bożego Narodzenia, ale też żeby zobaczyli, jakie mamy rzeczywiście w Cieszynie talenty wśród młodych ludzi. I to, co oni zaprezentowali, to naprawdę było piękne. Tą stronę taką treści to siostra Mariam wraz z dziewczynami z Bursy, sióstr Boromeuszek. Natomiast ja zadbałem bardziej o tę sferę muzyczną. No ale Mateusz Wojtas, który tutaj dyrygował naszą orkiestrą, on po prostu profesjonalnie tym się zajmuje i on stworzył aranżację w ekspresowym tempie. Różne szkoły i Liceum Kopernika, i Osuchowskiego, i Szybińskiego, no nie chciałbym tutaj pominąć którejś ze szkół, ale praktycznie ze wszystkich cieszyńskich szkół młodzież była zaangażowana. Nasza młodzież oazowa tutaj działająca przy parafii, ale też ta, która nie jest w oazie, a chciała po prostu wziąć udział. Są plany, czasowo zobaczymy, jak to wyjdzie, ale już gdzieś tam mamy jakiś pomysł, żeby może pojechać do jakiejś innej parafii, nawet poza Cieszyn, i też się podzielić tym, co przygotowaliśmy.